Ciema, dorwałem cię. Możesz zgasić? O! Słuchaj, powiedz, jak masz na imię? Maciej. Maciej. Podjazd z miejsca zrobię. Jadę. Enduro. To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Co masz za sprzęta, powiedz? Yamaha DT125. O, to takiego jakiego szukam na złomka, nie chcesz sprzedać? Nie. Nie? Kiedy kupiłeś? Po remoncie trochę zainwestowałem, rok. Rok kupiłeś, tak? Rok mam. Kupiłem remont od razu i... Ile remont ci wyniósł? 4000. Uuu, galancie. Co wymieniałeś? Korba, tłok, silnik, to napęd. Mhm. W ogóle cały cylinder, jeszcze tulejowanie. Bo zatarł się. Mm-hmm. Nie było problemu z częściami? Nie, detetka. No właśnie taki potrzebuje. Ile zapłaciłeś za niego? 400. 400 i 4 w remont. Czyli 8 koła, 800 cię kosztuje. Ja nie mogę. Jak to się sprawuje, powiedz? Jak na Suwyskie Piątkę, 30 koni, robi swoje. Robi swoje. Waga, ile waży? Około 100 kg. O, to nie dużo, myślałem, że więcej. No jak spadł 10 litrów, to 110. Aha. Zarejestrowany? Zarejestrowany. Który to jest rok? 2003, jak się nie mylę. No to taki nie jest za stary, ty. Po tym siedzeniu, nie? Super. Odpalisz, jak to gada? Co jeszcze o nim możesz powiedzieć? Warto kupić? No moim zdaniem warto, tylko dwusób dużo pali. A, ile pali? W terenie 10 litrów, na drodze 4. O. No tak, a dasz się golnąć? Dobra. Tylko uwaga, bo hamulec zapowietrzony. To który działa? Przód nie działa? Przód działa. A przed jest, ale przedni nie hamuje! A właśnie, tylko tylny zapowietrzony. Aha. No odpal, zobaczymy jak to gada. Opony trochę masz nie na teren. Nie. Bardziej szosowe. Patrz jak zapalił, no elegancko. Ładnie chodzi. Ładnie wchodzi. Pięknie. Super. No dobra, no to ja się przyjadę, co? Przetestuję ci go. Trzymajcie kciuki, żebym się nie wywalił. Polecasz? Polecasz? Polecam. Ale tą oponę byś mógł zmienić, wiesz? Nawet na używaną jakąś. Tylko żeby była kostka. Co tu masz? A, tu łysa! Dobra, to trzymaj kciuki, żebym się nie wywalił. Kierownicę dzisiaj tak załatwiłem. Co? Kierownicę dzisiaj tak załatwiłem. Aha. Wykrzywiona. Wykrzywiłeś ją. Czyli gleba była? A tylnego hamulca nie ma, przedni jest, ale przedni nie hamuje, ale ja, nie, ty nie masz tu hamulcu. Ale jaja, no łysy opona, o jeden nie hamuje, naprawdę nie hamuje, ludzie, nie wiem, podjazd z miejsca zrobię. Jadę! Ale hamulców nie ma! Wrezo wchodzi! Ale niebezpieczny sprzęt! Trzeba zrobić to, no! Opony, hamulce! No naprawdę, ja duszę hamulec teraz na maksa, nie? I to nie hamuje. Ale pod górnym panie lata. Dobra. Ale hamulców nie ma. Ole jaja. Fajnie chodzi.
Wrezo naprawdę pięknie. Super. Ale hamulców nie ma. A tak to... Słuchaj, powiem ci tak, hamulców to nie ma wcale. Ale wrezo to wchodzi 6000 i jedzie. I tak zasuwa pod tą górkę, że po prostu aż miło. Naprawdę, remont kapitalnie zrobiony. Warto było, tylko hamulce zrób, wiesz, bo ten przodu też nie masz. Naprawdę. I tą oponę, wiesz, i z tyłu, wiesz co, nawet sobie wejść od wulkanizatora jakieś używane, jak zawodnicy zmieniają. To on ci za grosze to sprzeda. I będziesz miał normalnie taką zabawę. Ale to normalnie na internecie znajdę? Wiesz co, podjedź do jakiegoś wulkanizatora, co wymienia, albo nie wiem, endurowca jakiegoś, albo napisz na Facebooku, kupię używane po zawodniku opony. Przód to wiesz co, no... Bardziej się boję kosztów, bo komplet 500 zł. No to nie, no to używane, no żebyś, nie wiem, za 150 kupił dwie. Ja bym ci z chęcią dał, ale ja łyse zostawiam takie, wiesz, takie pół łyse na koło, nie? A przód to praktycznie, wiesz, jak ktoś w zawodach startuje, to od razu je po jednej jeździe przód wymienia. A one są praktycznie nówki. Tak samo tyły. Napisz na Facebooka, może ci załatwię jakieś. Ale naprawdę, i te hamulce zrób, nie? Ale nawet, wiesz co, nawet dobrze, że one są teraz słabe, bo na tym kole, jakbyś zahamował mocno, to gleba od razu masz. Ale sprzęt fajny, naprawdę, powiem ci. Chodzi perfekt, nie? Aż miło się odkręca pod tą górkę, nie? Wiesz, tak fajne? Wiesz, jak to pod górkę idzie? Tylko nie ma hamulców? I... A, kurde. Trzeba uważać. Ale fajny, fajny. Czekaj jeszcze go tak. Ty, ale jaką on szeroką kierownicę ma? No ty masz szeroką. Ale podług mnie ma szerzej. A to tak ci się może wydaje. Bo ma może tutaj, patrz, ten. Tak. O, w sumie. Ale chyba szerzej trochę. Chyba szerzej. No, może być. Leciutko może. No. Ale tak stabilniejszy jest, nie? I ten kosztował 4, a remont 400. A ten 16 z remontem. No. Kurwa, pany. Pany. Pany, ale wy bogate jesteś ta. 25, kurde, pojemności. Ale wy bogate jesteś ta. Ale... A może Dąbrowie przejechać pod górkę? Chcesz zobaczyć, jak to... Nie, nie. Nie chcesz? Ale naprawdę... Zakochasz się w dwusuwie. Naprawdę, polecam ci, no. Chyba jestem tu jedynym dwusuwem. No. Ale graty sprzętu. DT-tka 125. I nawet ma... A który to jest rocznik, nie? 2003. Obroty i muszę lepszy olej do skrzyni nalać, bo kurde, nalał mi jakiegoś dziadostwa, kurde, nie wiem czego i... Motorek zlej. Wszędzie. I będziesz miał święty spokój. 700 leje czerwony. A ta DT-tka 125 to normalnie chodzi jak pszczółka Maja. No, pszczółka. Jeszcze w życiu nie jechałem taką fajną 125. Naprawdę. Ale chodzi tak ładnie jak pod górkę. No pięknie. To fajnie szła. Pięknie, no po prostu. Jestem zachwycony. Tylko wszystko kwestia wprawy i dopracowania. Nie? Widzisz, teraz jak mi się widz zapyta, czy warto kupić taką, to powiem, warto. A co ja mogę powiedzieć, jak możesz ja... Możesz powiedzieć też, że warto. Nie, no warto, tylko żeby dobrego mechanika tylko złapać. Trzeba trafić na dobrego mechanika, bo ta. Honda jest ciężka do dopracowania, żeby dobrze chodziła. Tak jest. A szczególnie te gaźnikowe modele. No, ale 4 koła i 400 w remont było włożone, nie? Ale jak to gada, nie? Jak ty mówię, bo jak ty mówisz, że za 1500 chcesz kupić, to nie ja kupię. Sobie pomyślałem, że samych papierów nie kupisz. No wiem. No ale tak mi obiecał koleś. Jeszcze bez nawet ja kupiłem tego Pita nawet bez papierów. Usetkę. To dałem chyba 1700, to tylko kupiłem oponę przez 2 lata i jeździłem, aż go zajechałem do zera, aż stanął silnik. Ale jaki? No takiego Pitbike'a Diabolini miałem, ale 200 silnik był, nie? To miał 19 koni chyba. No to już. Ale mota. To jak 14 koło z tyłu miał, to dużych tych 600-ek też nie kupisz. To byśmy to dać takiego złoma kompletnego, to 4, nie? A najlepiej jak te, jak kupiłem do tamtego Pita, kurde, łańcuch zwykły w rolniczym sklepie, nie? Jedna jazda i łańcuch do śmietnika. Nie, no co ja ty? Kurde, no? Nie mam baterii w kamerze.
To już ci ładuje. No, nie nagrałeś, jak byś gdzieś jechał w koło, nie? Nie nagrał. Wszystko podnieś, no bary tu, wszystko tutaj. To nara, hejos! Piona. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.